Jako wicestara Staradzyński i absolwent tejże szkoły mam zaszczyt i wielką przyjemność przywitać Państwa na dzisiejszej uroczystości otwarcia warsztatów przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzeniu Podlaskim. Ten piękny budynek, przed którym się teraz znajdujemy, powstał w wyniku realizacji projektu przez Powiat Radzyński pod nazwą Budowa warsztatów kształcenia zawodowego przy ZSP w Radzeniu Podlaskim wraz z wyposażeniem. Etap pierwszy. Dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości edukacji zawodowej i ustawicznej w powiecie radzyńskim. Niewątpliwie nowa infrastruktura to nowe możliwości, które podniosą prestiż największej szkoły średniej w województwie lubelskim, jaką jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych imienia Jana Pawła II w Radzeniu Podlaskim. Dzisiejszy dzień jest pięknym zwieńczeniem ciężkiej pracy włożonej w realizację projektu przez poprzedni i obecny zarząd powiatu, przez pracowników Starostwa Powiatowego w Radzeniu Podlaskim oraz przez dyrekcję i pracowników szkoły. Nie przedłużając, przejdziemy teraz do przecięcia wstęgi i otwarcia warsztatów. Do przecięcia zapraszam pana Roberta Gmitruczuka, pełniącego obowiązki wojewody lubelskiego. Zapraszamy księdza prałata Romana Wiśniewskiego, dziekana dekanatu radzyńskiego, proboszcza parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Zapraszamy pana Radosława Plandowskiego, reprezentującego marszałka województwa lubelskiego, pana Jarosława Stawiackiego. Zapraszamy pana Sławomira Sosnowskiego, radnego sejmiku województwa lubelskiego, byłego marszałka województwa lubelskiego. Zapraszam pana Szczepana Niebrzygowskiego, starostę powiatu radzyńskiego. Zapraszam pana Roberta Mazurka, przewodniczącego Rady Powiatu w Radzeniu Podlaskim. Zapraszam pana Jerzego Rębka, gospodarza miasta Radzeń Podlaski. Zapraszam panią Teresę Misiuk, lubelskiego kuratora oświaty. Zapraszam panią Grażynę Dzida, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Jana Pawła II w Radzeniu Podlaskim. Zapraszam pana Lucjana Kotwicę, byłego starostę radzyńskiego. Zapraszam również pana Jerzego Kułaka, był również byłego starostę radzyńskiego, jeżeli jest pan z nami. Zapraszam pana Zdzisława Janusa, byłego dyrektora szkoły. Zapraszam pana Marka Szczepaniuka, wykonawcę inwestycji, właściciela firmy Budmar. Zapraszam pana Jakuba Kożuchowskiego, właściciela firmy handlowo-usługowej Tamex. Zapraszam panią Joannę Paszkowską, przewodniczącą Rady Rodziców. Zapraszamy pana Mateusza Antola, ucznia klasy trzeciej Technikum Informatycznego. Prosimy o przecięcie wstęgi i otwarcie naszych warsztatów. Zapraszamy.
Dziękujemy bardzo. Warsztaty przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Rodzeniu Podlaskim uważam za otwarte. Proszę teraz księdza prałata Romana Wiśniewskiego o poświęcenie budynku warsztatów oraz krzyży, które po poświęceniu zawisną w salach nowo otwartego budynku warsztatów. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Bóg źródło i początek wszelkich rzeczy, od którego pochodzą wszelkie dobra, niech będzie z wami wszystkimi. Bóg dał nam siły, abyśmy Mu z radością służyli, pomagali braciom i posłuszni Bożemu prawu czynili ziemię poddaną. Bóg błogosławi także czas i czyn mający na uwadze rozwój człowieka i jego zadania we współczesnym świecie. Dzięki temu nasze współistnienie staje się bardziej braterskie, coraz bardziej zaangażowane w służbie ojczyźnie i drugiemu człowiekowi. Niedawno byliśmy świadkami podpisywania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę warsztatów kształcenia zawodowego, wtedy jeszcze przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Jana Pawła II. Uroczyste otwarcie tego obiektu jest dla nas wszystkich powodem do radości i dumy. Bądźmy wdzięczni Bogu i ludziom, którzy zabiegali o wykonanie tego dzieła, za to, że dziś możemy uroczyście otworzyć ten wspaniały budynek. Módlmy się. Boże Ojcze Święty, męka Twojego Syna jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa i przyczyną wielu łask. Spojrzyj z miłością na tych, którzy dołożyli wiele starań, by ten budynek powstał. Miej w opiece wszystkich, którzy go wznosili, błogosław go i spraw, aby w życiu naszego narodu wypełniał swoje zadanie. Wszechmogący Boże, niech Twoje błogosławieństwo spocznie także na wszystkich pracownikach i uczniach szkoły. Zachowaj ich od złego i napełnij swoją mądrością i miłością. O te wszystkie łaski prosimy Cię przez Chrystusa Pana naszego. Błogosławieństwo krzyży. Panie nasz Boże, Twój umiłowany Syn umarł na krzyżu, aby wszystkich ludzi zbawić. Prosimy Cię, pobłogosław te krzyże, które będą zawieszone w miejscu nauki, pracy i zdobywania doświadczeń. Wzmocnij wiarę, ożywiaj miłość i spraw, aby każde ludzkie serce było zawarte w otwarte na zbawcze dzieło Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, Bóg, od którego pochodzi wszelkie błogosławieństwo, pozwolił, aby kapłani sławili i błogosławili Jego imię oraz obdarowywali w Jego imieniu innych ludzi boskim błogosławieństwem i sprowadzali je na rzeczy stworzone. Kiedy Bóg błogosławi, zawsze jest obecna i głoszona Jego łaska. Poświęcenie krzyża stawianego przy drodze bądź zawieszonego w miejscu pracy w swoich domach sprawia i zobowiązuje do czynienia przestrzeni dla Jezusa Chrystusa. To właśnie zostało zawarte w modlitwie i geście liturgicznym. W imieniu księży na ręce pani dyrektor składam słowa uznania i podziękowania i szacunku wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu. Życzę też radosnego świętowania. Na zorganizowany poczęstunek na prośbę pana starosty udzielam dyspensy od pokarmów mięsnych. Korzystający z dyspensy mocą prawa są zobowiązani do modlitwy w intencjach papieża i dobrowolnych czynów miłosierdzia, a proszący o nią do jałmużny na rzecz biednych. Wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże. Bóg zapłać księże prałacie za poświęcenie budynku i krzyże. Proszę teraz pana starostę radzyńskiego Szczepana Niebrzygowskiego, panią dyrektor Grażynę Dzideł oraz przedstawicieli społeczności szkolnej o symboliczne zawieszenie krzyży w budynku warsztatów. A państwa zapraszam do środka,
do obejrzenia sale, które będą służyć naszej młodzieży w zdobywaniu wiedzy praktycznej w wybranym przez siebie zawodzie. Następnie przejdziemy do hali widowiskowo-sportowej na dalszą część uroczystości. Zapraszamy.